Któż, Boże, pozna Twój zamysł, gdyś nie dał mądrości, nie zesłał z wysoka świętego Ducha swego. Ale kiedy go zsyłasz, ścieżki mieszkańców ziemi stają się proste, a ludzie poznają, co Tobie przyjemne i wybawia ich Twoja mądrość. Tak modlił się o mądrość autor Księgi Mądrości, z której czytanie pierwsze dzisiaj jako zebrany tutaj Kościół słuchaliśmy. Gdzieś w Egipcie, może w Aleksandrii, wtedy setki lat przed Chrystusem modlił się o mądrość, nie o wiedzę. Tej było tam pod dostatkiem, ale modlił się o mądrość, która jest czymś więcej niż tylko czysta wiedza. Modlił się o mądrość taką, która bierze swój początek z Bożego zamysłu. Modlił się o taką mądrość, która przemienia świat, czyni go mądrym, uporządkowanym, dobrym, pięknym. Dzisiaj zechciejmy wpisać swoją obecność, swoją modlitwę w modlitwę tamtego mędrca. I w ten uroczysty dzisiejszy dzień także prosić Pana nie tylko o wiedzę. Rozpoczyna się rok szkolny. Dzieci, młodzież, nauczyciele znowu rozpoczynają czas swojej pracy, zgłębiania wiedzy. Ale doskonale wszyscy wiemy, że mieć wiedzę to wciąż za mało. Bo przecież w dzisiejszym świecie mamy sporo wykształconych ludzi. Ale czy przez to świat staje się lepszy, bardziej uporządkowany, mądrzejszy, piękniejszy? Czy bardziej w tym świecie żyje nam się lepiej, bezpieczniej? Nie wystarczy sama wiedza. Potrzebna jest także mądrość ludzkiego serca. Wtedy, kiedy serce człowieka jest otwarte i pokorne na obecność i na działanie Boga w świecie. Dzisiaj gromadzi nas ten uroczysty dzień tego miejsca, tej parafii, tego wszystkiego, co tutaj się wydarzało, co stanowiło codzienne życie. Wszak to już pełne 30 lat, jak tutaj żyje, funkcjonuje parafia świętego Pawła Apostoła. Parafia na górce, jak to się zwykło nazywać. Parafia, która w swojej przecież niedługiej jeszcze historii, bo znamy parafie, które potrafią mieć 200, 300, 500 lat swojego istnienia. Ta dzisiaj ma zaledwie 30. Ale już ta parafia, jej życie, naznaczone jest także postacią, którą także dzisiaj wspominamy. Postacią naszego współbrata, ojca Andrzeja Klimuszki. Ta parafia ma już swoją historię. W liczbach niewielką, ale przecież w swoim życiu, funkcjonowaniu jakżeż ważną, jakżeż cenną. Taką historię, nad którą warto się zatrzymać, nad którą warto się pochylić. 30 lat, jak powiedzieliśmy, to w liczbach niewiele. Ale przecież nie liczbami chcemy mierzyć żywotność tego miejsca. Parafię, kościół tworzą ludzie, ich serca, ich życie, ich zaufanie względem Pana Boga. Dla mnie to dzisiejszy dzień, ta uroczystość także ma swoje głębokie znaczenie
moja parafia. Jako chłopak, jako ministrant w tej parafii spotykałem ojca Andrzeja Klimuszkę jeszcze za życia. Dzisiaj są tutaj z nami obecni ojcowie, którzy kiedyś byli także moimi katechetami. Ojciec Witold, ojciec Janusz. To tutaj kształtowało się to życie, powołanie. Tutaj także jest i ta młodsza generacja, Krzysztof, Grzesiek, którzy świeżo przyjęli święcenia diakonatu. Także pochodzą z tej parafii. Gdzieś pośrodku ja. Z tym większą radością, z tym większym sentymentem dzisiaj przychodzi mi sprawować tę Najświętszą Eucharystię. Także jako wielkie dziękczynienie za to wszystko, co tutaj się dokonuje. Patrzę także, drodzy bracia i siostry, po was. Widzę tutaj wiele pięknych twarzy, choć lekko sinizną przypruszonych, które wtedy, kiedy byłem chłopakiem, no były młodsze. Ale patrzę także i na wiele osób, które dzisiaj są tą najmłodszą generacją tej parafii, którzy będą tworzyć jej przyszłość. To taki cały przekrój tego życia, jakim jest życie Kościoła, tego Kościoła, tej